1-0. I mamy. Druga minuta meczu. Gabriel Wiącek, PiS, otwiera wynik. Albo za trzy i bramka dla Wisły Płoc. A strzelcem gola dla narciarzy Gabriel Wiącek. Start meczu 1-0. Do Potrawiaka już biega na wysokości pola karnego. Cofanie znów Wiącek przy piłce. Bramkarz broni. I 2-0. 17. Sprawdźmy. Jest strzał Gabriela Wiącka. Bramkarz odbija. Piłka się odbija od grającego z numerem 20, zdaje się, Bartosza Zynka. Czekamy na gwizdek. Szumilas. I 3-0. Bramkarz wyczuł intencję, ale... Rogoziński. I mamy bramka. 4-0. 28 minuta, no tak to się... Ładnie obrócił się z piłką, wyczekał. Ale powtórkę, Michał, możemy. No tutaj bardzo dużo miło, że sporo zawodników Kasztelana to... Bez presji. Wycofuje do Gerbowskiego, ten przekłada dwóch zawodników. Czy będzie strzał? Rogoziński płasko i mamy piątą bramkę. 5-0. A bramkę zdobył ponownie Kacper Rogoziński. Tak, tutaj w 28, 30 minucie. Go, Gerbowski. Tym razem górą Brian Galach. Brian Galach i bramka 6-0. Niektórzy go określają płocki Jordan Shaqiri. Przynajmniej z poruszania się. Teraz błąd w rozegraniu i Krawczyk. I mamy bramkę 7-0. Ładnie szedł do środka. Płaski, mocny strzał tutaj Sosiński. Niesygnalizowany, tak, bramkarz totalnie. Więc przepraszamy za ewentualne szumy. O, bardzo ładna akcja Fryderyka Gerbowskiego. 8-0. Maślak do Gerbowskiego, ten prawą nogą. Nie dał szans bramkarzowi Kasztelana się. Tutaj napędza akcję Brian w kierunku Aleksandra Pawlaka, ten odgrywa bezpośrednio do Jana Krawczyka, a temu pozostało tylko skierować piłkę do siatki, no i to właśnie miało miejsce. Tak, tutaj przytomnie Aleksander Pawlak wypatrzył naszego napastnika, a ten nie miał problemów. Teraz mocno atakują zawodnicy Wisły. Mateusz Lewandowski. Piękny, mierzony strzał i mamy 10. Mateusz Lewandowski. Mamy powtórkę, no, mierzone Kiłka uderzenie lewą nogą od słupka, bez szans, bramkarz kompletnie. Tak. Prowadzi Wisła Płock.